upalny dzień, 30 stopni w cieniu. Przypomina mi to pierwszy dzień, jak odkryliśmy Borkowice, bo właśnie znajdujemy się w Borkowicach na Starej Hałdzie, gdzie nadal prowadzimy prace badawcze i codziennie właściwie znajdujemy nowe skamieniałości, zarówno tropy dinozaurów, jak i kości, tak? Mamy tu też kości dinozaurów i tu właściwie przed chwilą taki bloczek udało nam się znaleźć. Ja tylko wytłumaczę, na co tutaj patrzymy, bo kości, znaczy nie mamy tutaj pełnych szkieletów dinozaurów, czy tych kompletnych kości. To są głównie fragmenty kości, ale bardzo ciekawe. Tutaj na przykład jest, właściwie to jest pustka po kości, tak? Pierwotna materia kostna została wypłukana i to, czym dysponujemy po 200 milionach lat na teraz, to są te pustki, tak? Tutaj pierwotnie była kość, ale została wypłukana. Ale jest tutaj informacja anatomiczna, tak? Jest tutaj wiele rzeczy, które możemy interpretować jako paleobiolodzy i wygląda mi to na coś, co pokrywało ciało dinozaura roślinożernego, dinozaura ptasiomedlicznego. Prawdopodobnie jest to jakaś osteoderma, która stanowiła rodzaj pancerza, no tak, przed atakiem drapieżników, tak? Tutaj każdy drapieżnik, który atakował takiego, podejrzewam, wczesnego tyrofora pokrytego takimi tarczkami kostymi, musiał się liczyć na to, że połamie zęby, więc znajdziemy takie rzeczy i kości innych dinozaurów, fragmenty kości, kości z czaszki, kości z innych części szkieletu. Udało nawet się znaleźć jeden odlew po zębie, więc tak, wydaje mi się, że niepozornie wyglądające fragmenty kości będą bardzo ważnym materiałem dla nas do zrozumienia, co biegało w Borkowicach 200 milionów lat temu, a tropów mamy bardzo dużo.